A ty mnie słuchasz, Fryta, czy nie? Ja tak, jestem. Ty mnie słuchasz. Ty tak lubisz. Mówisz coś? Mówię, że martwię się, bo... Ja martw się, wszystko jest okej. Okay. Tak? Radzisz sobie? Radzę sobie jakoś. Cześć, wyglądamy jak od jednej matki. No, bo nasza matka tu trenuje. Musisz wytrzymać. Nic dodać, nic ująć. Chciałem dodać. Ty, coś. Za gorąco chyba. Zmęczyłem się. Dzień dobry, YouTube. Kolejna transa, Fryta w trasie, nawet w locie. Wczoraj z Marcinem gdzieś tam zajechaliśmy samochodem, zaczęliśmy pić rakiję, Czarnogóra, a tu proszę, kto się pojawi w Czarnogórze? Olej, dzień dobry. Co ty tutaj robisz? Co za spotkanie, to jest niesamowite. Rowerem przyjechałeś? Jak to się mówi, świat jest mały. Świat jest mały, to bardzo mały. Tak czy siak, dzisiaj razem z Olejem porozmawiamy, jaki będzie jego sezon, kiedy będzie jego sezon, co tam u nowego trenera słychać. Jaki trening dzisiaj zrobimy? Pull, tak zwany pull. Dla tych, co wiedzą, że pull to trening pleców, bicepsów, tylnej części barku. Taki plan. Czyli dzisiaj w gorącej atmosferze, ponad 30 stopni za oknem. Tutaj jest na szczęście klimatyzacja, ale myślę, że będzie gorąco. Trening pull razem z Olejem. Co będzie się działo w tym odcinku? Jak zawsze od początku do końca subskrypcja i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. To co? To ja już zrobię. To będzie tu? Tu. Tu. Ale musimy zmienić tam. To tam. Okej, okay, to jedziemy tu i tam. Już jesteśmy po małej rozrzewce. Pierwsze ćwiczenie, jakie robimy, to robimy wyciąg górny, ale... Uchwyty są niezależne, ale będziemy pracowali skupiając się na poszczególnej części, jednej stronie, potem drugiej stronie, potem obie. Można to trochę, wiesz, ukierunkować, działać oburącz, działać jednorącz. Taki mały akcent będzie na to, żeby zaakcentować napięcie, utrzymać napięcie, przez co zwiększyć intensywność. Najlepiej jak pokażemy, to będziemy dobra. Wszyscy mogli ja w tym temacie się nie odzywam, Olej tutaj rządzi, także zaczynasz pierwszy. Chcesz dodać po prostu. Nic dodać, nic ująć. Chciałem dodać. Pierwsza seria to nie będzie ta, o której wspomniałem. A ty mnie słuchasz, Fryta, czy nie? Tak, jestem. Ty mnie słuchasz. Ty tak lubisz. Mówisz coś? Ciągle się gdzieś wieszasz. A martwię się, bo ja nie wiem, czy to jest związane z twoim problemem psychicznym, czy coś, że to wieszanie się coś... Ej, no bo tak, no tam lotołem po tych, nie? Mówię, że martwię się, bo... Ja martw się, wszystko jest okej. Okay. Tak? Radzisz sobie? Radzę sobie jakoś. Jak jestem z tobą, to zawsze jest wszystko okej. Okay. Będę cię ściągał wszędzie. Z każdego drążka. Musisz mnie mieć na oku. Dobra, jedziemy. No, dlatego właśnie się pytam. Zróbmy pierwszą serię oburącz. Bardziej po to, żeby znaleźć, bo trzeba zawsze poszukać, to czucie mięśniowe. Tutaj nie szalejemy. I mówię, jak wiesz, o co chodzi. Znalazłeś ten taki, że tak powiem, ten ruch, ten bo to... Point. Znalazłem. Zobacz, czy tu masz... No. Czy wyżej. Tak, nie? No, jest okej. Okay. Wiesz co, bo chodzi o to, żebyś się nie wsuwał tak mocno do przodu, a to po to, żeby łokcie atakować ten moment, a nie w dnie ściągać łokcie. Nie, tu? Nie. Interesują nas tylko najszersze i koniec. Ci łokcie wiadomo, że muszą być skierowane bardziej do przodu. Wyobraź sobie tak, żeby tylko w to miejsce atakować łokcie. I nie cofaj do tyłu ich, nie? Tak. Tylko najszersze. Wiesz, nie uruchamiamy obłych. To jest twój naturalny, takie naturalne ułożenie ramion, gdzie ta szerokość pozwala ci na to, tak, żeby wtedy tylko... Wtedy mam tu ćwiczenie mięśniowe, wiesz? Nie masz za szeroko, nie. Bo wiesz, zbyt bardzo rozchylając na zewnątrz, będziesz trochę mógł, zawsze tym tylnym ramiennym nie czułeś. Nie. Dobra, jest okej. Okay. Nie, tu u najszerszego to. No. Chodzi. Okej. Okay. Dobra, jeszcze jedną zrobimy taką trochę większym. Podobnie. Ja zrobiłem tak dużo powtórzeń, a
robocze serie niech będą związane z, tym, z tą metodą. Dwie? Trzy? Dwie. Chciałem tak, żebyśmy zrobili dwie takie oburącz, nadal oburącz, ale z takim trochę większym obciążeniu, około 12-15 powtórzeń. I dwie ostatnie będą już z tą metodą, nie? Okej. Wiesz co tu pomaga? Jak ktoś nie może, jak będziesz z kimś pracował i ktoś nie może sobie ogarnąć tego, tych łokci, to przyłóż mu do... Niech pcha... Pchasz łokciami, niech pcha łokciami na moje dłonie. Aha. To bardziej wymusisz tą pracę. Tak, to ty sobie wyobrażasz, nie? Ten ruch. Tak. Bo uwrażliwiasz go myśleniem, skupieniem się na łokciach, bo tak naprawdę to... Pchasz łokciem w dół, a nie przyciągasz dłonią do siebie, nie? A większość ludzi, wiesz, skupia się na chwycie dlatego, bo trzyma coś ręką, nie? No. Ciężko im się odizolować myślami od tego, że on, wiesz, nie trzyma, nie? Że nie ma trzymać. Dlatego, wiesz, no paski zakładasz po to nie, że chwyt puszcza, tylko żeby o tym chwycie nie myśleć. Ja dzisiaj właśnie zapomniałem, ale z czego mi pożyczy. No, ale damy radę. Dobra, to jeszcze tak trochę większą. Tu zrobimy takim większym obciążeniem, może 10-12 powtórzeń i potem zrobimy... No ja to tak, wiesz, dostosowuję swój ciężar, bo ty to tam... Nie, nie stosu jest braknie, duży. A mnie pół zabije. Nie, nie. Przepraszam. Przy tej metodzie będziemy musieli nawet trochę zredukować obciążenie. Cieszę się. Nie wiem, niekiedy jest tak, że zredukowanie nie oznacza, że będzie lżej. Że będzie lżej. Samo wykonanie będzie utrudnieniem. Ja nie robiłem teraz tej metody, ale przy tobie ją zrobię. No. I fajnie, żeby oni to mogli zaobserwować. No. Będziemy pracowali trzy powtórzenia, pewne trzy. Wyciągasz się za trzecim powtórzeniem. Ja rozciągam ci, dopychając stos, a ty oporujesz w rozciągnięciu. Okay. Napinasz w rozciągnięciu. Okay. 5 sekund tak robimy. 3, 4, 5. Znowu pracujesz 3 razy. I takie 4 zmiany, że łącznie będzie 12 powtórzeń. O kurde. Czyli robisz 3 razy, ja dociskam stos po to, żebyś mógł oporować w rozciągnięciu. I znowu robisz 3. Zobaczymy jak ciężar, nie? Ale no, no dobra, musi być to duży, nie? Dopiszemy sobie. Ale to teraz już chcesz to zrobić? Tak. Okej. Okay. Czyli raz, dwa, trzy, oporuj, oporuj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ostatnia. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Dobre to. Tylko trzeba zwrócić uwagę, nie, żeby jednak te linki były krótsze, że tak powiem, bo... Chyba się nie da więcej tu, no, nie? To, ale zawsze można się lekko odchylić, tak, żeby to było wyciągnięcie. Ty zrobisz sobie to samo, nie? Tak, ty mi przytrzymasz, że zrobię to samo, nie? Dobra. I potem zrobimy jeszcze jedną metodę na koniec. To troszkę będzie trzeba zredukować, nie? Okay. No ja już czułem, że tam że coś tam pod pachą spuchło. Jakoś. No, no, dobrze jest. Musi być dość duży ciężar, nie? Bo te trzy powtórzenia, które wykonujesz, no muszą być. Nawet żebyś zrobił tak z lekkim oszukaniem. No. A to rozciągnięcie... Tylko ty jak zaczniesz ciągnąć, ja nie wiem, czy kurde, nie będę musiał. Nie, 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 bo to jest takie izometryczne, wiesz, napięcie, no, nie? Dobra. Jedziesz. Raz. Dwa. Trzy. Trzy, cztery, pięć. Dwa. Trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz. Dawaj. Dwa. Trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze raz. Raz. Dawaj. Dwa. Trzy.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, dobrze. Fryta, powiedz kolejne, po polsku. Tak jest. Teraz kolejne zaczynamy. Ramiona wyprostowane. Najpierw pięć ruchów, przyciąganie prawą, następnie pięć ruchów. Kolejna ręka, a ta cały czas jest wyprostowana. Pięć ruchów. Ale oporujemy, jest rozciągnięcie. Ale oporujemy. Napięcie, tak? I potem razem ręce idą, to już myślę, że ile? Do oporu? 10? Do oporu, ale minimum 5. No minimum 5, 5 a 8, tak. Między 5 a 8 powtórzeń każdy moduł, okay, nie? Kurde, dołóż mi 2. No, 2, on 4. Dobra. Zobaczysz, gdzie dobrze. Raz, dwa, trzy, 4, 5, tak, i teraz rozciągnięcie, cały czas, ale na 5, 4, 5, i raz, 2, 3, dawaj, 4, ekstra. Dobrze. Dobrze. Jep! Dobra. I kolejne ćwiczenie, jakie sobie zrobimy. Wykorzystamy sobie tego hamera tutaj. Nachwyt, podchwyt, neutralny. Neutralny jednorącz. Neutralny jednorącz. I to będzie trochę bardziej aktywuje. Wiesz, ja nie mam genetycznie długich najszerszych. Mhm. I też zależy mi na tym, żeby ta dolna część najszerszego, aha, jakoś tam była obrobiona. Dobra. Dlatego ustawiam się troszkę inaczej w pozycji stojącej. Czyli nie siadamy tutaj. Nie. I ustawiam się tak, żeby zablokować biodra, żeby nie była nie było możliwości skrętu, okay, biodra, żeby nie ciągnąć, nie pomagając sobie biodrem, tylko blokuję biodro zupełnie po to, żeby pracować tylko najszerszy. Dobra. Nie? Nie będzie nam to potrzebne. Musimy się to urwać. Nie, to tak może właściwie być, nie? Ty, ale to idzie. A nie, nie idzie. Dobra. Może być. Spróbujemy. Chwyt dobrze by było, żeby trzymać niżej. Mhm. W ten sposób. I kierować łokieć do dołu w ten sposób. Jeżeli byśmy złapali za wysoko i ciągnęli do siebie, to byśmy czworobocznym przyciągali więcej tylną częścią barku. Tego nie chcemy. Dlatego kierować trzeba nisko. Łokieć w dół. Pełne rozciągnięcie. Hop. Pomocne też jest na samym końcu lekkie dopięcie przez zgięcie w bok, to mówię, ale to jest takie, wiesz, naprawdę na sam koniec. Bo jeżeli powiesz komuś, że tak, może tak robić, to za każdym razem będzie takie. To będzie o, to będzie to. Nie? Aha. A nam chodzi o to, żeby zupełnie być w pozycji takiej zablokowanej. Hop. Okay. Pełne rozciągnięcie. Tylko dołóżmy. Okej, okay, co, dołóżmy, nie? Tak. Mm-hmm.
Łokcie kierujesz w dół i do tyłu na końcu. O, dotąd. Tu jest ten moment. Aha. Tu, tak. Wypuść do przodu więcej. Tak. Nie wykręcaj. O, tak, dobrze. A odejdź do tyłu. Odejdź, odejdź. I pochyl się więcej. Thank you. Like way. Oh yeah. Dobra, daj. Okej. Okej. Mocno. Ładnie, dobrze. Finish. Koniec. Trzeba się rozebrać. Co tutaj nie chodzi o to, żeby tylko podciągać w górę, no. Tylko staraj się wykonać taki ruch, żeby zagarnąć jakby łokciami do siebie. Czyli ściągamy łopatki. Tak, tu. A nie tylko tak. Okay. Dlatego wysuń się bardziej do góry i lekko podnieś klatkę na końcu. Dobra, okej. Nie zaczynaj od podnoszenia. Najpierw zacznij od ściągnięcia łopatek, na końcu wykończ cały ruch uniesieniem tułowia. No tu. I teraz się unieś. Tak. Dobrze. O, nie w górę, nie tu w górę, bardziej do mnie, do tyłu. O. Ja byś chciał łokciami klasnąć z tyłu. Jeszcze się dziwię, jak klaszniesz. Coś takiego lepiej. Nie wchodzi mi tu. Widziałeś, że to nie ma takiego obciążenia dużego potrzeby. No. Jeżeli zagarniesz w ten sposób. No. Taki ruch zamykania i otwierania, wiesz? Ostatnie ćwiczenie sobie tutaj zrobimy na plecy. Czekaj, ja ci. Jest tu coś? Ej, a tu widzisz, bez pomocy tu nie da rady.
poprzenosimy sobie, ja ci zarzucę, co? A przy okazji zrobię triceps, klatkę. Zobaczysz, czy sobie ręce odłożysz na to, czy... Trochę ciasno pod pachami, nie? Trochę ciasno. Spróbujmy unieść siedzenie. Ręce. A, siedzenie. Dobra, mam. Bo czuję trochę barki, no. Albo nie, niżej siedzenie. Bo czuję trochę górną część barku obrazów. No. Ciut niżej byśmy obniżyli. To wtedy powinna być inna dźwignia. Dobra. Koniec masz? Jeszcze raz. Dobra. I teraz ci powiem co. Nie puszczaj, rozciągnij do końca, rozciągnij. I krótkie ruchy, 5. Okay. Zatrzymaj, no. Powrót. Krótkie 5, tak. Ale nie, nie. Tu rozciągaj. 2, 3. Zatrzymaj za każdym razem. 4, 5. Daj na dół, daj na dół. Kur... Nie mogę. Czekaj, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Daj na dół. Na sam dół, na sam dół. Krótkie do połowy wracasz. Stop. Zatrzymaj. Okej. Stop. Zatrzymaj na dole. Zatrzymaj, trzymaj, trzymaj. Do połowy. Zatrzymaj. Do połowy. Jeszcze raz. Trzymaj, trzymaj. I całe 5. Całe 5 do pełnego rozciągnięcia. 2, 3. Jeszcze 2, 4. Jeszcze raz i powoli, powoli wracamy. Bardzo wolno, wolno. Jo, wolniej, wolniej. Oporuj, ale równo, równo opuszczaj. Jeszcze. Wolno, do mnie, dawaj do mnie, dawaj, dawaj, dawaj. Do samego końca. Dobra, i stop, puść, trzymaj. To się nazywa spontan. Nie wiem, czy wiecie, ale fryta bardzo dobrze reaguje na spontany, a szczególnie moje. Dobra, dobra robota. Good job. Good job. Dobra, robimy tył barku. Ile masz powtórzeń? Dycha. Dobra, teraz 5 powtórzeń. Nie wiedziałem, że coś wymyślisz. Poczekaj, 5 powtórzeń, rozciągnij więcej mocno. Tak, żebyś poczuł rozciągnięcie. No. Teraz cały ruch. Cały ruch. Mocno. Jeszcze raz ostatni. Mocno, mocno. Dobra. Rzucą nogę jak pies. Ale dobra. Cieszę się, że się nie nadziałeś. Kurde, ale fajne jest spięcie się byłem. No to jest tak jakbyś zrobił jednostawowo, wielostawowo. Coś tam w zasadzie. No. It's raining. The food is very good. I think tomorrow will be more difficult than like bigger ones. Okay. Ostatnie 5 zrób stałe. Mocno, mocno rozciągaj. Przesuń się trochę do przodu. Dobra. Teraz. Tak.
Mocno. Jeszcze raz. Na ostatni wariant musisz się dosunąć trochę, nie? To ja muszę zmienić ręce. Tu Fryta jest jeszcze jeden motyw. No. Jak trzymasz, to nie tak. No tak, no można. Chodzi o to, że skierować tak trzeba nadgarstki, a nie tak. Żeby mi pomagać dźwigni, nie robić nad, przed ramieniem. Okej. Zupełnie inaczej pracuje. Przy tricepsie też tak się stosuje. Weszło. Się potem przesuń na koniec, nie? I to ci właśnie pozwoli uniemożliwić tej pracy nad garstkami, nie? Wszystko się przenosi na tył. Zobacz. Do przodu podejść. Teraz. Tak. Mocno rozciągaj. Mocno do końca. Tak. A powiedz, jak fajnie widać plecy było. Właśnie to chciałem do tego doprowadzić u ciebie. Żeby aż przekrwienia wyszły na plecach. No. Jakie masz ten? Przekrwienia, jak mocno się środek pobudził. Czyli wszystko dobrze. My robimy cały czas plecy, nie? No. No nie, że tylko tył barku sobie robimy, ale to wszystko jest, wiesz, tamte ćwiczenia mężczyzn mają też dużo wspólnego z tym, nie? No. Wiesz, tu pracujesz mocno łopatkami. Coś tam widać, że ćwiczę. Zobacz, później jak na prep początek, to już jest, wiesz. Jest naprawdę dobrze. Gęsto trzymasz. Mięsień dobrze reaguje. Można być w ciągu dnia, wiesz, się wydawać, że jesteś płaski. A na treningu wszystko odżywa. Mięśnie są wypoczęte i dobrze reagują. To nie ma oznak przemęczenia żadnych. No. Nie jest. Trochę w głowie też siedzi, nie? Tak. Ale jest. Wszystko idzie. Jak żyły wychodzą, to chyba jest dobrze. No. Nie źle. Ja ci mówię, powinieneś dzisiaj na festiwalu siedzieć, a nie na wakacjach w Czarnej Górze. Na Sopot będę gotów. Dobra. Zrobiliśmy plecy, tu barków, no i teraz zrobimy sobie biceps. Biceps, słucham. Biceps jest to mięsień składający się z dwóch głów. Bo co dwie głowy to nie jedna, nie? To jedna głowa wymyśla jedno ćwiczenie, a druga głowa wymyśla drugie. Okej, bardziej maszyna czy bardziej... Normal. Bardziej biceps. Biceps. Nie, możemy zrobić dolny wyciąg. Dobra. Mówisz, że preferujesz tak w pochyleniu. Tak, zaraz sobie sam stwierdzić dlaczego. Chodzi o to, jak barki się, wiesz. Układają. Ja chcę wyizolować całą pozycję, żeby barki, wiesz, tu masz wspólny przyczep, bicepsy, nie? No. Wiesz, za bardzo się odchylają do tyłu, a wyprostuj się, stań zupełnie, no i teraz zrób. Widzisz, co się dzieje, nie? Mhm. A jak się pochylisz do przodu, cofniesz łokcie do tyłu, więcej krótką głowę. Uruchomisz. Ty coś innego wzrostu też musisz dopasować sobie odległość od przyrządu, nie? Nie prostuj do końca. Stop. Masz cały czas napięcie. No wiesz, będzie taki akurat. 12 powtórzeń. Uch.
No i się pochylasz, lepiej ci. Przyznaj ci się, że ci lepiej. Wszystko wyłazi tej taką formę zrobisz tutaj w tej Czarnej Górze. A mieliśmy chladzi i być wykończeni i bez formy, a to zobacz. Teraz jest z formą jeszcze. No tak, jeszcze nie było picia. No nie, 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 nie będzie. Oh, this place is good life. Amen. Dołożymy, nie? No, ale ja myślałem, a spróbujemy jednorącz. Okej, okay, a ty lubisz, widzę, trenować tak jednorącz, co? Co, jak mi nie pasuje, znaczy to nawet nie jest ale złe, ale... w ogóle tak, czy na przykład plecy, jest... ja ci powiem, ostatnimi czasy to... Wiesz dlaczego? Uważam, że tracę dużo, ja wiem, że to jest, wiesz, ale jest cięższy trening jednorącz, wbrew pozorom. Na przykład przysiad na jednej nodze, ten bułgar jest trudniejszy, taki bardziej no tak, eksploatujący niż jakiś przysiad no, obonóż, nie? No, ale... Poza tym nawet tam dowiedli... Namawiasz mnie, żebym trenował jednorącz. Dowiedli jacyś tam lekarze czy fizjoterapeuci bardziej, no, że praca jednostronna jest bezpieczniejsza dla stawów, szczególnie krzyżowych. Mówimy o nogach teraz, dlatego, nie? Że... No. Biorąc pod uwagę zawsze asymetrię w budowie, to wiesz, pracując obunóż, pobudujemy większe ciśnienie i ryzyko wystąpienia tej przepukliny. Aha. A praca jednonóż zawsze jest bezpieczniejsza, nie? No w sumie to ma logiczne wytłumaczenie. Tak samo taśmy mięśniowe, które przebiegają, zawsze są, tak działają przeciwlegle. Zauważ, że ćwiczenia, które się wykonuje na wzmocnienie stawów krzyżowo biodrowych i no to często wykonuje się pracą, wiesz, przeciwstawną, jeżeli chodzi o kończyny. No. No to też skąd się bierze, nie? Aha. Wiesz, przemyślę to jeszcze raz. Nie, ale gorzej, naprawdę, jak to masz teraz... jakiś problem i musisz do tego, dochodzić do tego przez własny ból. Aha, no. Ale no jest to logiczne. Może nie wiem, no nie nazwałbym, że jestem leniwy, ale może z takiego lenistwa albo inaczej. Uważałem, że na przykład jak trenujesz jedną ręką, potem drugą, to nie mogę się skupić, dać siebie wszystko na drugą rękę, ponieważ już ale się... Ale układasz się po tą rękę, traktujesz ją bardzo indywidualnie i masz szansę, żeby ona tylko... zajmujesz się nią i tylko tak, jakbyś miał dwójkę dzieci, no, które mają podobne wymagania i chciałbyś się zająć nimi naraz, to zawsze jednym dzieckiem się więcej zajmiesz, drugie ci ucieknie. No. A tak to tak, jednemu dasz lizaka, siedzi w kącie albo ogląda sobie coś na tablecie i temu drugiemu dasz jeść. Nakarmisz go, znaczy, no, chyba że się rzucą dwoje a do miski. A jak na przykład jednego nakarmisz, a drugiego już nie nakarmisz, bo już nie masz siły? Albo ci brakuje jedzenia? No, i właśnie, wiesz, tu takie ciekawe pytanie, że na przykład może by trzeba było zrobić tak, że ćwiczysz jedną rękę, robisz normalnie odpoczynek jak między seriami i dopiero drugą rękę. Bo nieraz na przykład, zobacz, chciałbyś na jedną rękę zrobić określoną liczbę powtórzeń, drop set, podwójny i zaraz przechodzisz na drugą, już dyszysz i nie wiem, czy jesteś w stanie tyle samo wykrzesać z siebie, powiedzmy nawet oddechowo, że ci braknie, żeby zrobić to samo, nie? Więc może też by było fajnie zrobić sobie jedną rękę, odpoczywasz, drugą rękę, tylko pytanie, czy akurat ta metoda jest odpowiednia do pracy jednorącz. No. Bo jednorącz praca będzie bardziej taka związana z zadowanym ruchem. My już tak trochę tutaj filozoficznie do tego podchodzimy, już tak naprawdę wgłębiając się w tą metodykę tego treningu. No ale to później gdzieś tam człowiek szuka tych wszystkich takich, nie? Perełek. Powiem ci, coś mnie ta łapa zaczyna boleć. Coś czuję, nie wiem, czy coś przeciążyłem. Nie, nie mówię, że teraz, już od dłuższego czasu, nie? Aha. Myślałem, że tutaj coś na plecach. Nie, nie, nie. Drodzy Państwo, w ten oto sposób, w dalekim, ale przepięknym i gorącym kraju zakończyliśmy trening pól. Pól.
Powiedz coś. Chciałem powiedzieć, że jak będę miał kiedyś wnuki, bo dzieci już mam, to będę im puszczał bajki, które ty będziesz nagrywał. Myślałem, bo że jak... chcesz dać na imię Pól. Bo jak ty coś opowiesz, to powiem ci, że sam czekam ciekawe, co będzie dalej. Tak czy siak, dawno się tak nie spociliśmy, aczkolwiek klimatyzacja działa, ale trening był naprawdę fajny, z adrenaliną. Tutaj macie jak zawsze ułamek, wycinek tylko tego, co się tutaj wszystko działo, no bo nie sposób nakręcić półtorej godzinnego treningu, żeby to, prawda, wrzucić. Nakręciliśmy, ale im nie pokażemy, bo... Nie pokażemy, nie? Bo nawet cardio tyle nie trwa. Tak czy siak, bo znowu się rozgadamy. Kolejna edycja odcinku. Kolejna edycja kolejnego filmu Fryta w trasie, już niebawem. Dzisiaj było mokro i gorąco, a to dlatego, że był fryta na oleju. Ty, coś za gorąco. Zmęczyłem się. Dobra, to może ja powiem, a za ciebie powiem i to będzie jako ty. Dobra, a tutaj jakby tego tamtego nie było. Dobra, jedziemy. No, zakończ ten odcinek. Miałem okazję uczestniczyć, wybrać się w trasę z Frytą, bo wy już podróżujecie od jakiegoś czasu. Ja również miałem okazję z nim się zabrać, a to nawet wsiedliśmy w auto, aż zalecieliśmy do Czarnej Góry. Także spędzamy tutaj czas dalej podróżując i pokazując wam, co nas tutaj spotkało, a spotkało naprawdę nas wiele bardzo fajnych momentów. I ja myślę, że również możecie dzięki naszej relacji uczestniczyć również. I mówimy wam, że jeżeli będziecie mieli okazję, to chcielibyśmy was tutaj zaprosić w imieniu ludzi, którzy tu mieszkają, bo są przesympatyczni. Naprawdę. Miejsce jest przepiękne. Jeżeli wybieracie sobie miejsce na wakacje, to naprawdę polecamy. Będzie gdzie potrenować. Jeżeli chodzi o klub i właśnie miejsce do trenowania, to dzisiaj znajdujemy się w Star Fitness. Jutro będziemy znajdowali się w jeszcze innym klubie i też zdamy również relacje. Także jeżeli ktoś trenuje na wakacjach, zachęcamy również, jest gdzie się podziać i trochę się spocić, tak jak my. Spociliśmy się to niezmiernie. Trening Pól zakończony. Marek, bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do dalekiego kraju. Ja dziękuję, że mnie zabrałeś w trasę. Że cię wyciągnąłem z domu, no ale mieszkamy tak blisko siebie, że w Gnieźnie się nie możemy spotkać, a spotkaliśmy się w Czarnogórze. Tak to bywa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, jakim jak zawsze przypomnę tylko subskrypcja i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Tu dzwoneczek był? Tu. O, ja już pierwszy. A tu subskrypcja. Tu. Olej już włączył, a czy ty włączyłeś? Trzymajcie się zdrowo. Cześć.